Jakiś czas temu coś mnie podkusiło. Nie wiem do dzisiaj, co to było w ogóle. Skąd mi przyszedł ten pomysł do głowy? Kupiłem sobie wagę. Taką łazienkową. Wiecie, że wchodzisz i sprawdzasz, ile, o ile ci brzuch nie przeszkadza. Bo jak już ją kupiłem, ona przyjechała, to stwierdziłem, skoro już jest, to sprawdzę. Ona jakaś w ogóle taka śmieszna, że chyba na zasadzie piezoelektryki to działa, nie wiem, że tu włącza się, kiedy wchodzisz, pokazuje wagę. No więc wszedłem, z trudem się schyliłem, bo przy takim bebzonie to trudno. Popatrzyłem i powiedziałem, o kurwa, bo przekroczyłem wagę 95 kg i to jest, no to już nie jest nadwaga, to już jest otyłość, to już jest choroba. No i to jest w wypadku kogoś, kto robi, kto propaguje taką kuchnię jak ja, roślinną, zrównoważoną, to już jest w ogóle, wiecie, wstyd. Tak jak z tym posłem węgierskim, co go przyłapali na gejowskiej orgii. No to podobny poziom wstydu. No on uciekał po Rynnie. Ja powiedziałem, o kurwa. I stwierdziłem, że chce mnie nie wezmą. Bo wiecie, jak facet już tak, ja, już mi się udało to zmniejszyć, ale jak już ma taki brzuch jak ja miałem, że wiecie, kutanga nie widać bez lustra, no to już jest do utylizacji facet. Więc wziąłem się za siebie, tak to ładnie nazwę. Rafał, dzięki wielkie, mój przyjaciel z Warszawy, podpowiedział mi aplikację, z której sam korzysta, w której wpisujesz swoje parametry, wiek, waga, płeć, cel jaki chcesz osiągnąć i ona wylicza zapotrzebowanie kaloryczne już z deficytem. Tego deficytu pilnuję. Udało mi się już zejść poniżej 90 kg. Właściwie bez żadnej specjalnej diety. Znaczy pilnując deficytu kalorycznego. Bo wiecie, jest mnóstwo różnych cudownych diet. Co tydzień jest kolejna cudowna dieta. Wiecie, paleo, sreo, ketoza, pierdoza, wiecie, lewatywy, maść do nacierania się po dupie i w ogóle stań na lewej, na prawej, na lewej nodze i powiedz 3 razy pierdu, pierdu, pierdu i schudniesz 10 kilo. Wiecie, Pawlikowska coś takiego niedawno propagowała. To są kompletne bzdury, nie warto się w to bawić, nie warto tym idiotom, w lepszym wypadku, bo w gorszym po prostu oszustom, napychać kabzy. Tak naprawdę, wiecie, bo to też jest wielki wstyd dla mnie, ponieważ ja mam pewną wiedzę żywieniową, tak? Wiedzę, kompetencję żywieniową. Przede wszystkim z zakresu gotowania, ale też pewną z zakresu dietetyki. Jakby moje podejście do gotowania jest takie, że jeżeli chce się być kucharzem współcześnie, robić naprawdę współczesną, nowoczesną kuchnię, nie da się tego robić bez wiedzy dietetycznej na pewnym poziomie. Tak? I ja, mając te kompetencje, tę wiedzę, doprowadziłem, że stałem się takim, wiecie, tłustym baleronem w ogóle, wiecie, tak jak na święta, nie teraz Wielkanoc będzie niedługo, to tylko mnie sznurkiem owinąć i pierdolnąć na ladę w sklepie, no, baleron wegański. A powinienem z taką kuchnią, jaką robię, jaką propaguję, ja powinienem wyglądać jak zdrowa jędrna marchewa, wiecie, taka... Nie? No więc postanowiłem osiągnąć stan zdrowej jędrnej marchewy, czyli deficyt kaloryczny. To jest bardzo proste, tak? Mniej zjadamy niż wynosi zapotrzebowanie kaloryczne. Aplikacja, która mi pomaga to wyliczać, w której też wpisuję wszystko, co jem, czyli sprawdzam na bieżąco zużycie kaloryczne. Do tego ruch, staram się ruszać, to jest zresztą też ostatni rok, który był bardzo deszczowy, więc ja nie włóczyłem się po okolicy, tylko siedziałem przy laptopie i wpierdalałem, bo tego inaczej nie można nazwać, to nie było jedzenie, to było wpierdalanie słodyczy w strasznych ilościach. I to, że to jest reakcja na stres i że to jest też związane jakby tutaj dodatkowo, moja depresja działa, to mnie nie usprawiedliwia, uważam, ponieważ całe życie lubiłem takie treningi na
tego typu sprzętach, takie przerzucanie żelastwa, to mi dostarczało najwięcej fanu, najwięcej satysfakcji, a w tej chwili z racji trybu pracy, z racji miejsca zamieszkania odpada chodzenie na siłownię, więc postanowiłem sobie zrobić siłownię w domu, mogę sobie na to pozwolić, więc mam taki sprzęt. Troszkę zmieniłem jakby dietę, tak poza tym, że ograniczyłem kalorie, to jest jakby związane, bo przede wszystkim to może nie wyeliminowałem, ale naprawdę mocno udało mi się ograniczyć słodycze, chociaż mam takie sytuacje, że nagle coś mnie dopada i tak jak alkoholik na głodzie, kurwa, kawałek czekolady, albo cukierka, batonika może jakiegoś gdzieś mam, wiecie, no naprawdę, to jest straszne. Człowiek nie widzi swojego uzależnienia. Więc, ale udało mi się to bardzo mocno ograniczyć. Ograniczyłem też mocno tłuszcze. Ograniczyłem też, słuchajcie, to jest ciekawa rzecz, bo ograniczyłem pieczywo. To było takie moje zaskoczenie, jak zacząłem korzystać z aplikacji, sprawdzać, liczyć kaloryczność. Nie miałem pojęcia, że chleb jest tak mocno kaloryczny, więc w tej chwili chleb prawie wyeliminowałem, raczej to są jakieś takie, wiecie, pieczywo chrupkie, jakieś tam wafelki ryżowe, takie rzeczy. Chociaż czasami to już mnie męczy, miałem niedawno taką sytuację, że nie, chleba bym zjadł. Ale też właśnie nic na siłę, tak? Lepiej jest zjeść ten kawałek chleba, lepiej jest zjeść ten kawałek czekolady czasami, ja myślę, niż świrować i narzucać sobie nierealne oczekiwania wobec samego siebie i potem mamy tak zwany efekt jojo, to poczucie winy, tak znowu nie udało, spieprzyłem i tak dalej. Korzystam też, bo kiedy sobie uświadomiłem, że moim problemem są te napady kompulsywnego objadania, zacząłem też korzystać z konsultacji psychodietetyka. Co myślę dla was jest ważne, to jest to, że w najbliższym czasie chcę przy kolejnych przepisach wrzucać makra, tak? Czyli podawać kaloryczność, mikroskładniki, dań, które będę wrzucał na bloga. Też chcę trochę pisać właśnie odnośnie samego odchudzania, czyli na przykład o tym, z jakiej aplikacji korzystać, jak to można robić w domu, bo wiecie, ja do treningu używam tego sprzętu, no to trochę kosztuje, ja sobie wypatrzyłem taki, który jest tanio, udało mi się kupić na promocji, ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy sobie może pozwolić na to, nie każdy też ma miejsce na to, tak? Ja musiałem w ogóle się nakombinować, sobie przemeblowywać strasznie. Trzy razy przemeblowywałem swój pokój, zanim udało mi się to ustawić tak, że to ma miejsce i jakby tutaj nie kolidują inne rzeczy ze sobą. Więc te tematy zaczną się pojawiać na blogu, tak? Jeżeli byście chcieli coś konkretnego odnośnie tych doświadczeń, to śmiało piszcie, śmiało pytajcie i od razu zastrzeżenie. Ja nie jestem dietetykiem, tak? Jestem kucharzem, więc ja przede wszystkim wiem, jak zrobić jedzenie, które będzie dietetyczne, straszne słowo, bo ono się źle kojarzy, ale właśnie, które będzie smaczne, które będzie niskokaloryczne, a będzie dostarczać mikro i makroskładników i przede wszystkim będzie smaczne. Mam też pewną wiedzę dietetyczną, ale to jest moje podejście, uważam, że kucharz współcześnie bez wiedzy dietetycznej nie można mówić, że robi zrównoważoną, że robi nowoczesną kuchnię. Takie tematy się też zaczną pojawiać. Tylko tak mówię, ja nie jestem dietetykiem. Jeżeli naprawdę macie problem na takim etapie, jak to zaszło do mnie, to zróbcie też tak jak ja. Korzystajcie z porady fachowca, skorzystajcie z dietetyka. Ja sobie też zdaję sprawę, że to nie jest często łatwe, żeby się zdecydować, jakby ten sam fakt, że ja potrzebuję pomocy. Ja też potrzebowałem dojść do momentu, żeby stwierdzić, że potrzebuję pomocy psychodietetyka. Poza tym, jeżeli już mówimy o otyłości, to jest choroba. Z chorobą idziemy do lekarza, a nie do blogera czy blogującego kucharza. Tak? To może być jakaś dodatkowa pomoc, natomiast bardziej na tym etapie dbania o dobry sposób odżywiania, o dobrą jakość swojego życia, o to, żebyście nie doszli do tego, co ja już miałem,
naprawdę to już było, powiem tak, jak popatrzyłem, stanąłem przed lustrem, rozebrałem się, stanąłem przed lustrem, popatrzyłem i powiedziałem, nie kurwa, ja bym sam siebie nie przeleciał. Nie, to tak nie. Nie chcę. Tak, to już jest ten etap, kiedy potrzeba fachowca. Jeżeli jesteście trochę wcześniej, to zapraszam Was do korzystania. Myślę, że będę w stanie parę fajnych rzeczy na blogu napisać, nagrać film, coś Wam poradzić. To tyle.